Witamy Państwa na prezentacji firmy Wigo Gąsiorowski, pokazującej zastosowanie nowoczesnej zaprawy do regeneracji starych konstrukcji betonowych, jak i obiektów zbudowanych z cegły. W tym krótkim filmie chcielibyśmy zaprezentować Państwu ogrom możliwości wykorzystania prostego, a zarazem genialnego materiału, który przy starannym nałożeniu zgodnie z technologią monolituje i staje się wodoodporny. Wiele firm budowlanych, jak i inwestorów zmaga się z uszczelnieniem betonu, jak i naprawami, na których występuje erozja, powodująca nieszczelności, które niosą za sobą wiele problemów natury technicznej. Zalane pomieszczenia, wilgotne ściany, niemoc w wykonywaniu innych prac budowlanych. Naprzeciw tym zmaganiom została stworzona receptura zaprawy na podbudowie cementu portlandzkiego, który to uodparnia się na środowisko wodne w 100%. Film ten pokazuje niektóre obiekty, w których można zastosować zaprawy Eurokalmatronu. Pokażemy też Państwu pod koniec filmu, że zaprawą Eurokalmatron można uszczelnić bloczki wykonane z Suporexu. Firma Wigo Gąsiorowski dostarcza nowoczesną zaprawę Eurokalmatronu wprost na budowę oraz służy pomocą techniczną co do zastosowania omawianego materiału. Produkty Eurokalmatronu posiadają międzynarodowe atesty, certyfikaty, w tym do wody pitnej, wydane przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczony do wody pitnej. W związku z powyższym, materiał ten może służyć do odnawiania, naprawy dużych średnic rurociągów wykonanych z betonu, magistrali wodociągowych, studzienek, zbiorników technologicznych, w tym zbiorników wody uzdatnionej, dużych zbiorników retencyjnych betonowych, zbiorników reakcyjnych na oczyszczalniach ścieków, zbiorników wody przeciwpożarowych, zapór na elektrowniach wodnych i wielu innych obiektów inżynieryjnych wykonanych z betonu lub z cegły. Jednym słowem, tam gdzie mamy do czynienia z elementami erozji betonów, możemy zaprawą Eurokalmatronu usunąć problem. Eurokalmatron dzięki właściwościom regeneracyjnym wzmacnia materiał budowlany, potrafi rozpadającą się cegłę doprowadzić do stanu poprawnego oraz po okresie pełnego wiązania tworzy jeden monolit. Zaprawy dostarczane przez firmę Wigo Gąsiorowski bardzo często są używane do odbudowy i odrestaurowania także zabytków. Wprost spektakularne są właściwości zabezpieczające przed wilgocią. Jest to jedna z niewielu zapraw na świecie, która wnika w głąb materiału budowlanego, zmieniając jego strukturę do tego stopnia, że nie przepuszcza wody. Zaprawą Eurokalmatron z dużym powodzeniem można uszczelnić zbiorniki magazynujące wodę uzdatnioną, zbiorniki reakcyjne oraz zbiorniki na oczyszczalniach ścieków. Idealnie nadaje się do naprawy chłodni kominowych wykonanych z cegły oraz żelbetu. Zaprawa ta jest dopuszczona przez PZH do naprawy zbiorników wody uzdatnionej oraz rurociągów betonowych. Może także służyć do wzmocnienia i odbudowy bieżni na oczyszczalniach ścieków, gdzie środowisko jest agresywne. Zaprawa ta zabezpiecza przed wnikaniem do budynków wilgoci, wody, a co za tym idzie, następuje jego osuszenie. Materiał ten można wykorzystać do budynków popowodziowych, z których ciężko jest usunąć wilgoć. Wilgotne ściany są idealnym podłożem do nakładania tej zaprawy, która to przy wiązaniu zaczyna wypierać wilgoć aż do całkowitego osuszenia. Wykonanie tarasów, balkonów, podjazdów, po części fundamentów daje nam pewność, że na wiele lat będziemy mieli suche podłoża budowlane. Można jednocześnie ją wykorzystać jako zaprawę przeciwwilgociową na pierwszy montaż. Na terenach narażonych na wody gruntowe, gdzie z góry wiadomo, że na fundamenty będzie oddziaływanie wody, można nałożyć warstwę zaprawy jako ochronną.
Na Eurokalmatron z dużym powodzeniem można położyć kafle, materiały wykończeniowe, farby i inne. Należy przy tym pamiętać, że zaprawę po nałożeniu zacieramy na ostro pacą wykonaną ze styropianu. Jeżeli chcemy uzyskać gładź, do tego celu używamy pac tak zwanych blach. Możemy zatem wykorzystać zaprawę do wykonania tarasów, schodów, podjazdów, ogrodów zimowych, oczek wodnych z betonu, izolacji poziomej, wylanych fundamentów pod budowę. Jeżeli materiał zostanie poprawnie nałożony, to mamy pewność dobrze zabezpieczonej konstrukcji budowlanej. Zaprawy betonowe są to jeden z najstarszych znanych materiałów mineralno-budowlanych. Na ich temat napisano już wiele książek, ale mało jest w nich wiedzy na temat wiązania i krystalizacji pełnej betonu. Znane są zarówno pozytywne, jak i negatywne właściwości. Do pozytywnych możemy zaliczyć niską cenę, dopasowanie się do kształtu obiektu, duża wytrzymałość na ściskanie, dość duża wytrzymałość na warunki atmosferyczne i chemiczne. Jednak mała odporność na zginanie, procesy starzenia się i małą adhezję nawet z istniejącymi już betonami. Adhezja jest to łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał stałych lub ciekłych. Polimery są to produkty chemiczne, które w dobie wynalazków miały wspomagać właściwości betonów. Polimery ze względu na swoją budowę dobrze sprawują się na powierzchni, mają dużą adhezję, przyczepność, chętnie przywierają do większości materiałów, bardzo dobrze dopasowują się do kształtu konstrukcji, chronią go przed wpływami warunków atmosferycznych i chemicznych. Wnikają w głąb betonu na niewielką głębokość. Podstawową wadą polimerów jest brak wnikania w struktury betonu i dość niska odporność na procesy starzeniowe i tworzenie tylko odporności powierzchniowej. Inne substancje powierzchniowo czynne to produkty chemiczne, które podobnie jak polimery działają tylko powierzchniowo. Na ogół są to masy uszczelniające i odparniające na warunki chemiczne. Działają tylko i wyłącznie powierzchniowo. Żaden z wyżej wymienionych produktów nie daje jednak gwarancji przywrócenia pierwotnych właściwości materiału przeznaczonego do naprawy lub remontu, ponieważ substancja przeznaczona do napraw nie wnika w głąb istniejących struktur. Eurokalmatron jest materiałem na bazie cementu portlandzkiego oraz wypełniaczy mineralnych o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych, np. stara cegła. Omawiana zaprawa odtwarza właściwości wytrzymałościowe betonu. Uszlachetnia beton, zwiększając jego odporność na pęknięcia. Wnika w głąb struktury betonu, zatrzymując procesy erozji i uodparnia konstrukcję betonu na działanie agresywnych związków chemicznych. Oto niektóre właściwości zaprawy Eurokalmatron. Zwiększa gęstość betonu do 25%, co oznacza wzrost wytrzymałości. Uodparnia na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej w 100%. W związku z tym jest idealnym materiałem dla firm wodociągowych i oczyszczalni ścieków. Eurokalmatron tworzy tenlenkową warstwę niedopuszczającą do wniknięcia chlorków i siarczanów. Chcielibyśmy też Państwu pokazać zastosowanie materiału wykorzystanego na bloczkach Suporexu. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w wykorzystaniu technologii Eurokalmatronu. Jest prosta w zastosowaniu, skuteczna, a przy tym niedroga. Więcej na stronie www.wigo.pl.